ponieważ chcę powiedzieć o rzeczy, która moim zdaniem jest bardzo ciekawa, bardzo ważna, a jest to rzeczą, o której w Polsce raczej do dzisiaj nie mówi się aż tak dużo, nie mówią o tym za bardzo, nie mówią o tym za bardzo obywatele czy też sami studenci, a jeszcze mniej często miałem okazję na ten temat mówić czy też działać w tej kwestii naukowcy w Polsce, a potencjał jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Bo co to jest, czy spotkaliście się Państwo kiedyś jakby z tym pojęciem nauka obywatelska? Niech może ktoś tutaj podniesie rękę, jeżeli ktoś bardziej na ten temat miał okazję. Widzę niewiele, widzę tutaj głównie również już bibliotekarzy z Biblioteki Politechniki Gdańskiej, którzy mieli okazję już na ten temat ode mnie wiele też usłyszeć. A chcę Państwu również przybliżyć ten temat i opowiedzieć o nim więcej, bo co to jest nauka obywatelska? Czy to, jak rozwieję wątpliwości na początku, to nie jest coś związanego, to nie jest coś jak budżet obywatelski, to na przykład nie jest tak, że tutaj obywatele o tym będą głosować na określone projekty, które będą dalej podlegały, które będą na przykład przyznawane im granty w ramach nauk. Nie jest to również informacja dla obywateli, co każdy obywatel powinien wiedzieć. A taka książeczka, nauka obywatelska na początku II Rzeczypospolitej została wydana i obywatele wówczas tam mogli się dowiedzieć, że Polska leży w Europie, to nowe państwo, także mogli się okazję na ten temat, żeby też już było wiadomo, co to jest, co każdy obywatel powinien wiedzieć. Nauka obywatelska to nauka wykonywana przez obywateli. Przez Państwa, jak tutaj siedzicie, wszyscy mogą się tej kwestii zająć. I teraz, jak już przedstawiłem, mam takie pytanie. Czy jesteście Państwo zaciekawieni i czy jesteście Państwo podekscytowani? Ponieważ ja, jak miałem okazję zetknąć się z tym tematem, naprawdę byłem i dalej jestem. I mam nadzieję również to przekazać również i Państwu. Ponieważ zobaczycie Państwo to, co było dane do zobaczenia tylko garstce nielicznych. Jak myślicie Państwo, co to jest? Czy spotkaliście się kiedyś Państwo z tym zdjęciem? No, oczywiście rozumiem, jeżeli Państwo akurat mogą nie wiedzieć tego. Istotą jest i tutaj ciekawą rzeczą jest to, że tak naprawdę nie wiedział w okresie, jak zostało to zdjęcie opublikowane, nie wiedział tego nikt, dosłownie. Żaden z zawodowych naukowców zajmujących się kosmosem nie miał pojęcia, co to jest. Jaka jest w ogóle geneza tego zdjęcia? Jeszcze w 2007 roku teleskop w USA, nazwany Sloan Digital Sky Survey, zlokalizowany w stanie Nowy Meksyk, robił tysiące, dziesiątki tysięcy, a nawet więcej zdjęć nieba i zdjęć ciał niebieskich. Jednak te zdjęcia, no, w pewnym momencie naukowcy, którzy obrabiali te zdjęcia i analizowali je, stwierdzili, że no nie ma tyle kawy na świecie, która by wystarczyła, żeby wszystkie je po prostu przeanalizować, że nie są w stanie tego zrobić samemu. Jest ich po prostu zdecydowanie zbyt dużo. To jest właśnie ta big data, o której często było tu już wspomniane na tej sali, ta wielka ilość danych, której no, i maszyny, i też być może również maszyny nie są w stanie tak naprawdę przetworzyć. I w 2007 roku jeden z tych naukowców wpadł na pomysł, no niech ludzie nam pomogą, niech ludzie nam pomogą. Pasjonaci astronomii, studenci, zwykli obywatele, którzy być może nigdy wcześniej nie mieli takiej chęci, niech pomogą nam klasyfikować te zdjęcia. I oto jedno z tych zdjęć widzicie tutaj Państwo widzicie Państwo tutaj na ekranie. I ten zielony obiekt, który widzicie, tak naprawdę przykuł uwagę naukowców zawodowych, ponieważ nie mieli pojęcia, co to jest, a zostało to zdjęcie sklasyfikowane przez jedną z osób, która stwierdziła, no to nie wygląda na nic, co Państwo mówili, że mogę znaleźć na tych zdjęciach. To nie przypomina nic z tych rzeczy. I faktycznie okazało się, że jest to coś zupełnie nowego. Za tym konkretnym odkryciem stoi człowiek. To odkrycie to jest jej zasługa. To jest zwykła osoba, taka jak my wszyscy. Hanny von Arkel jest holenderską, czy była wówczas holenderską nauczycielką, która miała 25 lat, mieszkała swoim owczarkiem niemieckim i miała po prostu takie zwyczajne życie, a jej hobby było szukanie, pomaganie naukowcom. I właśnie to na jej cześć, jakby, czy na zgodnie z imieniem, ten wspomniany wcześniej tutaj obiekt
został nazwany jej imieniem Hanni Zwunep. I ten projekt, czy to odkrycie było zrealizowane w ramach, tak jak mówię, pierwszego projektu takiej obywatelskiej nauki, tak bardziej współczesnej, jak możemy to nazwać, nazwanym Galaxy Zoo. W ramach tego projektu, który zyskał olbrzymie uznanie i spotkał się z olbrzymim sukcesem, setki, tysiące takich zdjęć, jakie widzieliśmy na poprzednim slajdzie, zostało przeanalizowanych, a naukowcy, zwykli obywatele, którym zostały udostępnione te zdjęcia, mieli okazję takie zdjęcia zobaczyć i je przeanalizować. Jeden z nich, jak widać, jeden z tych zdjęć okazał się wielkim sukcesem i dało sławę tej osobie. I odtąd stała się ona takim ambasadorem jakby tej idei. I tak jak mówię, jeżeli jesteście tak jak ja ciekawi oraz zainteresowani badaniami naukowymi, to możecie po prostu pomóc zmienić świat z ekranu swojego komputera. Tak więc, nauka obywatelska jest już znana od początku XX wieku, kiedy to miało pierwsze miejsce akcje masowego liczenia ptaków, ale dzisiaj jakby to już jest wielki ruch, który zrzesza olbrzymią ilość wolontariuszy. To jest historia jakby, jeszcze może wspomnę. Można szukać jakby genezy tej idei, że oto zwykli ludzie mogą pomóc naukowcom zawodowym w rozwikłaniu jakby problemów, które ich trapią, również w historii. Na początku XVIII wieku Wielka Brytania stawała się potęgą morską, wielką potęgą morską, ale był w tej potędze taki wielki szkopuł. Wielka Brytania nie była w stanie, nikt nie był tam w stanie wymyślić sposobu, jak określić dokładne położenie danego statku na morzu. Potrafiono określić szerokość geograficzną statku, natomiast w przypadku długości geograficznej było to po prostu niemożliwe. Nie znano takiego przyrządu. I oto, widząc wagę tego problemu, w 1714 roku rząd brytyjski ogłosił konkurs dla każdego obywatela, dosłownie każdego mógł się tam zgłosić, bez względu na pochodzenie, bez względu na wiek i bez względu na majętność, a także pochodzenie z jakiegoś stanu. Mógł się zgłosić i rozwiązać ten problem i zostałby wynagrodzony w olbrzymiej wówczas ilości praktycznie pieniędzy, czyli 20 tysięcy funtów. I oto faktycznie zgłosił się zwykły obywatel, cieśla i zegarmistrz amator, który dał rozwiązanie, które tak naprawdę obowiązuje do dzisiaj. Jest to chronometr, który jest jakby takim zapasowym narzędziem nawigacyjnym na statkach. Tak więc no, tutaj brytyjski film Lonki opowiada tę historię bardzo dobrze i warto też go kiedyś przy okazji zobaczyć. Również innym przykładem jest przykład historii, kiedy to Napoleon Bonaparte nie wiedział, jak tutaj znaleźć dobry sposób, żeby wyżywić swoją armię, a wiadomo, że wówczas jakby jeszcze w wojnach tak naprawdę często więcej osób umierało ze względu na fatalne warunki sanitarne niż w ogóle w samych bitwach. I stąd ogłosił on konkurs na zaproponowanie nowych form przechowywania żywności w wysokości 12 tysięcy franków i faktycznie tak powstała konserwa po dłuższej rewolucji, taką jak znamy dzisiaj. No i już przechodząc do XX wieku, pierwszym takim uznanym faktycznie przykładem, który można również znaleźć w podręcznikach odnośnie, który pokazuje się jako przykład obywatelskiej nauki, jest to bożonarodzowe liczenie ptaków, czyli szukanie danych, jeżeli chodzi o ilość ptaków, czy też innych gatunków, które można znaleźć na danym obszarze. Tak więc nauka obywatelska jest nowym zagadnieniem, chociaż ma swoje korzenie w historii. Ten termin został pierwszy raz użyty w 1974 roku. Później od lat 90. XX wieku jest już to przykład ruchu społecznego. Podstawą dla tej idei jest przekonanie, że zwykły człowiek, niezależnie od statusu materialnego, wykształcenia, czy też zasobności portfela, czy też zawodu, może uczestniczyć w badaniach naukowych, może je w całości koordynować, a nawet jest zdolny do dokonywania naprawdę znaczących odkryć naukowych. Również teoretyką nauki obywatelskiej jest bliska koncepcja inteligencji zbiorowej, czyli takie założenie, że oto jeżeli grupa osób
zastanawia się nad pewnym tematem, szuka rozwiązania, czy to wspólnie, na przykład w postaci burzy mózgów w jednym pomieszczeniu, czy też za pośrednictwem również internetu, może dojść do naprawdę dużo lepszych wniosków i dużo ciekawszych wniosków, dalej idących i też bardziej wartościowych, niż nawet pojedyncza, najbardziej genialna jednostka, która samemu jakby nad jakimś zagadnieniem się zbiera. I warto pamiętać, że to nie jest jakoś obca współczesnej jakiejś nauce czy środowisku naukowemu koncepcja. W Massachusetts Institute of Technology w USA jest cały jakby taki dział for collective intelligence, czyli po prostu dział takiej kolektywnej inteligencji, który zajmuje się jakby tego typu tematami. No i w końcu trzeba pamiętać o tym, że nauka się kojarzy raczej jako dziedzina, gdzie partycypacja społeczna, czy też jakaś demokracja, udział obywateli jest wykluczony. Jednak trzeba pamiętać, że nauka ma swój cel społeczny, ma rozwiązywać konkretne problemy obywateli, a stąd, jeżeli tak, to też obywatele powinni mieć tutaj jakieś zdanie i udział, możliwość udziału po prostu w tych badaniach, bo to w końcu na ich rzecz te rzeczy są robione. I stąd, inna też kwestia, to jest bliska również otwartej nauce, czyli że obywatele finansując naukę powinni mieć też udział w zarządzaniu tego typu projektami. I stąd wzięła się jakby tutaj te podstawy do tej idei, która jest naprawdę coraz bardziej rozpowszechniona. Jakie są w ogóle wymiary nauki obywatelskiej, które możemy znaleźć? Sami obywatele mogą na przykład albo zbierać dane, czy na przykład analizować stanowiska ptaków, czy też innych zwierząt i gatunków na bardzo, bardzo rozległych terenach. Mogą opisywać ciała niebieskie, opisywać dane, które są dostarczone im przez naukowców, jak też było pokazane w postaci tego zdjęcia. Mogą zbierać dane w postaci na przykład poziomów owadów w swoich domostwach, tam gdzie mieszkają, na bardzo, bardzo rozległym obszarze, ponieważ dużo lepiej niż mogą to robić zawodowi naukowcy, którzy tak naprawdę mają tutaj ograniczone pole działania. Mogą w końcu analizować dane poprzez patrzenie, jak wyglądają odręczne listy, czy też mogą mieć doświadczenie w jakby rozszyfrowaniu ich, jak one powinny być pisane, czy też jakie zawierają te wiadomości. Często naukowcy sami tego nie wiedzą, a osoby, które na przykład, od których pochodzą te listy, wiedzą, jak to należy lepiej rozszyfrować, można powiedzieć. Tutaj jest przykład również innych projektów, których naprawdę jest również cała masa. Distributed computing, czyli współdzielenie zasobów. Polega ono na tym, że oto możemy połączyć sieć komputerową za pomocą specjalnego oprogramowania, które zabiera część zasobów z tych komputerów i przekazuje je na rzecz jednego komputera, który jest jakby taką komputerem matką i po prostu zbiera je. Dzięki temu po prostu moce obliczeniowe, czy też zasoby jakieś takie dyskowe są po prostu zbierane w jedno zasoby i dzięki temu można uzyskać dużo większe moce obliczeniowe. Zakłada się, że tak naprawdę tego typu superkomputer, gdyby połączyć wszystkie takie komputery osobiste, mógłby zdecydowanie mieć większą moc obliczeniową niż największy obecnie superkomputer, który jest na świecie. Gry użytkowe, o których tutaj też wspominam, które są bardzo ciekawym tematem, jak iWire.org, czyli gry, które zakładają wprowadzenie pewnych mechanizmów znanych z gier rywalizacji, dzięki czemu sami obywatele, grając jakby w takie gry, rozwiązują również jednocześnie, obrabiają dane badawcze, dzięki czemu uzyskuje się, dzięki tym mechanizmom gier robią to po prostu chętniej, częściej, po prostu trochę rywalizując z innymi grupami, mając okazję więcej tematów jakby tematów jakoś obrobić. I w końcu kwestia wspólnej analizy, czy też możliwe są w końcu projekty zupełnie oddolne, robione bez udziału zawodowych badaczy. Takim tutaj przykładem jest polmatproject.com, kiedy to wspólnie obywatele łączą się przez internet i zastanawiają się nad rozwiązaniem konkretnych tematów matematycznych. Tych tematów i tych możliwości rozwoju jest więcej i jest dużo. Takim na przykład jest właśnie tutaj, i wszystkie one są podane za takim białą księgą na temat obywatelskiej nauki w Polsce, w Europie. Ale gdzie takie w ogóle projekty znaleźć? Najlepszym takim miejscem jest przykładowo portal z Universe. To jest rozwinięcie projektu Galaxy Zoo, o którym wspomniałem na początku. Platforma obecnie gromadzi około 80 projektów nauki obywatelskiej, w których każdy może wziąć udział w każdym momencie, po prostu wchodząc na tą stronę i zacząc po prostu analizować dane. Ważne, żeby to
Znaczy nie, tutaj nie ma żadnych ograniczeń, zresztą więcej na ten temat miałem okazję potem powiedzieć na warsztatach również, jeżeli chodzi o sam projekt tworzenia takich, tego typu projektów. Innym takim, inną taką platformą jest portal anekdata.org, gdzie na przykład jest jeden z projektów, które są dostępne po polsku, które też można zobaczyć, Visual Art 3D. No i w końcu trzeba pamiętać, że nauka obywatelska już miała swoje korzenie w Polsce, trochę się rozwijała, ale bez jakiejś takiej zrozumienia jakiegoś tego szerszego kontekstu, czy też koordynacji z innymi ośrodkami. Tutaj Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie na ten temat, w tej kwestii działał. Są też inne przykłady, takie społeczność właśnie tej distributed computing istnieje również w Polsce. Są również przykłady, były artykuły, które były publikowane przez Focus, czy to przez inne portale jak Nauka w Polsce, ale póki co jakby nie ma jakoś takiej szerszej wiedzy na ten temat zupełności. A tak jak tutaj wspomniane, na świecie jakby nauka obywatelska jest bardzo szeroko jakoś omawiana. Są organizacje, które zajmują się tym tematem na poważnie, tak jak European Citizen Science Association, która stworzyła 10 zasad nauki obywatelskiej, gdzie jakby to jest taka biblia, takie podsumowanie, takie credo dla osób, które jakby tworzą tego typu projekty. Jest amerykański Citizen Science Association, które również grupuje tego typu organizacje w USA, czy w ogóle jakby tutaj w obu Amerykach, które wydaje bardzo ciekawe i pouczające w tej kwestii czasopismo w modelu Open Access Theory and Practice. Są również australijskie organizacje. Jak tutaj Państwo widzą, są tutaj na dole, natomiast podaję przykłady innych portali, gdzie można znaleźć tego typu projekty. Są to, trzeba przyznać, że głównie ta nauka obywatelska póki co raczej ma zasięg takiego świata anglosaskiego naukowego i tam jest najbardziej powszechna. Ponad 60% jakby osób, które jest to zaangażowanych, pochodzi z USA albo z Wielkiej Brytanii. Wszystkie te jakby te portale, które tutaj Państwo widzą, również jakby mają swoje korzenie albo siedzibę w Wielkiej Brytanii, albo w USA. Natomiast ten temat dalej się rozwija, jest również coraz bardziej popularny i w innych częściach globu, no i w innych językach. Tak jak była już mowa, oczywiście jest wiele filarów nauki otwartej nauki. Ta akurat zdjęcie jest przykładem, partnera, czyli być może już Państwo mieli okazję zobaczyć Scientific Knowledge Foundation, jakby to też miało okazję je też przedstawiać. Faktycznie nauka obywatelska jest tutaj też podana jako jeden przykład, natomiast to przyznam, że akurat czytając jakby ten temat, zgłębiając go, miałem okazję również zobaczyć, że ten temat, znaczy, że on tak naprawdę, nauka obywatelska jest dość autonomiczną sferą, która ma swoje korzenie bardzo daleko i tak naprawdę ma swoje pewne części wspólne z nauką, z otwartą nauką, natomiast jest trochę tutaj w pewnych kwestiach się zazębia, natomiast w pewnych kwestiach nie do końca jest taki, czy też pozostaje jakby osobno. I tutaj właśnie projekt, czy też organizacja Doing It Together tutaj jakby pokazuje, że to te zdjęcie, czy też te logo w lewym górnym rogu jest tutaj najbardziej istotnym pokazuje najlepiej po prostu te wzajemne zależności. No i w końcu krótko argumenty za i przeciw, które są też jakby tutaj ważne, ponieważ jest dużo korzyści zaangażowania obywateli w proces naukowy. Oszczędność środków pieniężnych i czasu dla naukowców. To, co robią obywatele, mogą zrobić oni w tydzień często, to, co normalnie zawodowi naukowcy musieliby robić przez rok albo i więcej. Możliwość zbierania danych z zakresu występowania gatunków na bardzo dużych powierzchniach, na bardzo dużych obszarach. Również jest to doskonałe narzędzie do edukowania na temat postępów nauki i partycypacji dla dzieci i dla dorosłych. I faktycznie należy pamiętać o nauce obywatelskiej również w przypadku, jak należałoby popularyzować naukę, co jest tematem również bardzo długim i też rozwiniętym. Brak skrępowania w stronę status quo w danej dyscyplinie nauki. Obywatele mogą dać jakieś rozwiązanie, którym zawodowym naukowcom w ogóle by na to mogli nie wpaść. W końcu ludzka intuicja jest ciągle bardziej przydatna niż maszynowa obróbka i nawet przedstawiciele portalu z Uniwersytetu na to zwracają uwagę, że jednak maszyny mają te swoje mechanizmy sztucznej inteligencji, ale one ciągle nie są doskonałe i ciągle często człowieka nie da rady zastąpić.
W końcu brak interesu, aby zmanipulować wyniki. No taki obywatel naukowiec obywatelski po prostu chce jak najlepiej wykonać swoją pracę i tutaj pójść, no po prostu zrobić swoje bez tego, co na przykład naukowiec zwykły często może zastanawiać, czyli po prostu jak tu dalej uzyskać finansowanie na dalsze badania. Są niż wątpliwości, projekty mogą się nie rozwijać wolontariacko. Wyniki badań mogą być podważane, bo ten naukowiec prawdziwy nie wie dokładnie, jak na przykład dane były pobierane. No i w końcu te, oczywiście są też grupy, które mogą być zainteresowane jakimś takim interesownym wykorzystaniem tego narzędzia. To jeszcze będę miał pewnie okazję na warsztatach, jakby o tym powiedzieć. No i tak naprawdę zachęcam do większej dyskusji na temat nauki obywatelskiej. Tu są kontakty, tu jest kontakt do mnie. Można się więcej na ten temat dowiedzieć ze strony EXA, gdzie jest 10 zasad obywatelskiej nauki po polsku, o obliczeniach rozproszonych również i o oprogramowaniu odnośnie distributed computing, również można się dowiedzieć. No i oczywiście są niezastąpione TED Talks. A ja dziękuję bardzo za uwagę i oczywiście zapraszam na warsztaty już niedługo, które mam nadzieję jeszcze bardziej będę miał okazję trochę przybliżyć ten temat już tak odnośnie tego, jak to tworzyć krok po kroku, tak na spokojnie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Mamy szybkie pytania na slajdu. Myślę, że kraje już pan odpowiedział na to pytanie, które kraje są przodujące. Czy nauka akademicka współpracuje z nauką obywatelską? Krótko. Znaczy oczywiście faktycznie w USA, w Wielkiej Brytanii jest to faktycznie duża współpraca i duże zainteresowanie tym tematem. W innych krajach, no, akurat w Polsce konkretnie nie miałem okazji, póki co ten jeden ze slajdów, który widziałem, dotyczył jednego takiego projektu, który był w Polsce przeprowadzony przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Lublinie. Póki co, no, są też przykłady, że naukowcy, jak na przykład przedstawiciele Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, również jakby tutaj popularyzowali te projekty, ale to było tak stopniowe. Natomiast no, jest tego zdecydowanie tej współpracy jest mniej i też to kwestia być może jakiegoś takiego podejścia, jak naukowcy mogliby po prostu jakoś wyjść ze swoimi badaniami tak, żeby ludzie mogli im pomóc. To jest oczywiście kwestia do przemyślenia, to wymaga dużo wysiłku, ale jest to do zrobienia. O Heweliuszu myślę, że możemy mówić długo, natomiast wtedy nauka była głównie obywatelska w czasach Heweliusza. I to była troszeczkę inna sytuacja. Ostatnio miałam taką refleksję, nie wiem, czy Państwo zaglądali na stronę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tam na stronie Otwarty Dostęp jest taki krótki opis, czym jest Otwarty Dostęp i tam się pojawia również nauka obywatelska jako część otwartej nauki, co, że tak powiem, napawa mnie dumą, że jakoś tutaj cały czas te trendy u nas idą równolegle z tym, co robimy na Politechnice. Dziękujemy bardzo.